nie to, co myślisz. Będę jego ostro. Panie! Nigdy bym cię nie poznał, Izabelo, w tym zawoalowaniu, gdyby nie drgnienie serca. Lubię, jak się tak wygłupiasz. No, chciałoby się powiedzieć dzień dobry, ale o nie, zły dzień, bardzo zły. No, chwilę po godzinie zero, czyli w filmie Sekielskich, no i bomby. Ale, no cóż, to bardzo tragiczne ofiary, no to już nie ma co dodawać, to jest tragiczne do sześcianu, ale teraz wyciągnijmy z tego coś dobrego, prawda? No więc właśnie, co dobrego może być? Otóż objawił nam się Kościół w całej swojej krasie. Między nami mówiąc, to jest korporacja, która według mnie, no nie twierdzę, że mam rację, nigdy nikomu niczego dobrego nie czyniła, nie dawała, żadna sprawa duchowa, cały czas funkcjonowali wyłącznie na zasadzie korporacji, właśnie interesu, kosztem klientów. To było mordercze, to było bezkompromisowe i o tym nie ma co mówić. Aha, można coś powiedzieć, bo ja mniej więcej, ja to tak sobie wyobrażam, to nikt sobie tak, wszyscy to tak ogólnie jakoś. Teraz ta nowa bomba, kardynał przyszedł do faceta, facet tam, nie wiem, przyszedł tam po strawę duchową właśnie, no i powiedzieli, żeby zaczekał, potem powiedzieli, żeby, a może by przenocował, no i tam go w pokoiku jakimś umieścili, on się położył, no i w nocy wchodzi ktoś, siada koło niego na łóżku, no i właśnie zaczyna tą strawę duchową. Nie, nie. Otóż złapał go za fiuta po prostu. Kardynał, to był kardynał. Teraz już wiadomo, kardynał Gurbinowicz, święta postać ruchu, prawda, solidarnościowego i w ogóle każdego i tak dalej, ruchu. No tak właśnie. No i to jest ta rzecz, którą ja to sobie wyobrażam. Dlaczego oni wszyscy tak się kryją? Dlatego, że każdy ma na kogoś jakieś kwity. Absolutnie każdy. Przecież i kardynałowie, i biskupi, gdzieś tam, czy w seminarium, czy po seminarium. Albo się przystawiał do jakiegoś kolegi, albo do ministranta. A jak się nie przystawiał, to widział, że koleżka, ksiądz, czy tego się przystawia. No i wszyscy absolutnie są w szponach ewentualnego donosu czy kompromitacji, dlatego od niepamiętnych czasów po prostu robią, co mogą. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, właśnie na bazie tych grzechów takich seksualnych, to niekoniecznie musiały być czysto pedofilskie. Przecież zastanówmy się nad Kościołem, rolą Kościoła w ruchu solidarnościowym i wyzwoleńczym. Otóż wiadomo, albo nie wszystkim już wiadomo, masę księży było współpracownikami bezpieki. Tylko że tuż po otwarciu, że tak powiem, otwarciu, zamknięciu, zniszczeniu tych archiwów, tych donosów, całe to dotyczące Kościoła, to była osobna zupełnie taka działka, było niszczone. Zostały strzępy jakieś, ale stopień zinfiltrowanie bezpieki poprzez wśród kleru był gigantyczny. I teraz oczywiście tylko bezpieka bardzo się interesowała, prawda, hakami na klechów. Hakami. No więc i wszystkie tam, no przecież tam się nie dało, wszystko szło, prawda, donos jednego na drugiego, trzeciego na piątego, albo jakiś tam ofiar. Nie, ofiary to się nie wychylały, tylko raczej wszystko w wewnętrznym takim kółku to się dokonywało. W każdym razie było tego masę. I teraz pomyślmy sobie, Kościół, który pomagał
no, był strawą nie tylko duchową, ale i lokalową i finansową tego, temu ruchowi podziemnemu, tej Solidarności, no to, to co? Bezpieka absolutnie wszystko, ale wszystko wiedziała. Po to przecież sobie wynajęła tych TW wszystkich w sutannach. Po to, wyłącznie po to. I teraz właściwie trzeba byłoby zupełnie jakoś zrekonstruować, czy może zdekonstruować raczej, całą historię podziemia i walk wyzwoleńczych, solidarnościowych w naszej Polsce. Po ludowej, a potem i już tej następnej. I tak do dzisiaj. Wszyscy ci biskupi, arcybiskupi, kardynałowie, no na czele z Dziwiszem. Właściwie od Dziwisza należałoby zacząć. No ale dobra. Więc teraz, jak się już tak żeśmy zapluli na Kościół, a ja będę adwokatem diabła, to teraz, kochani rodacy, zrozummy, że nikt nie jest bez grzechu i kto pierwszy na niego, czyli Kościół, kamień rzuci, ten no, będzie świntuchem i będzie niesprawiedliwy. Bo każda instytucja państwowa, przede wszystkim rząd, funkcjonuje dokładnie tak samo jak Kościół. To znaczy klika, mafia, kryjąca się, czerpiąca absolutnie zyski finansowe, w gruncie rzeczy to o pieniądze zawsze chodzi, no i władza, ale władza po to, żeby pieniądze. I teraz co mi się tak, no tak się strasznie dziwi mi Kościołowi, a jaki on biedny ma być? Po drugie to jeszcze są same samce. No w rządzie nie są same samce, to jest troszeczkę lepiej, bo kobiety zawsze mogą uratować się, jeżeli ktoś uratuje ludzkość, to kobiety, ale samce ją pogrążały od początku, od zarania, swoją wybujałą taką ekspansywnością, każdą. Także to jest sprawa, no bardzo tak sprawiedliwie patrząc, równoważna. Czyli grzechy Kościoła i grzechy każdej władzy państwowej. To jest równa potworność co Kościół. No i jeżeli już tak teraz symetrycznie, co jest podobno symetryczne, paskudna rzecz, no ale przydaje się czasami, żeśmy tak porówno winy rozdali, no to no myślę, co no, módlmy się za tych i tych. A jeszcze jedno, ostatnie na koniec. Kto najbardziej się przysłużył po obu tym stronom, i rządom, i Kościołowi? No niestety Jan Paweł II. Tak. Bo no przedtem jeszcze kardynał Wyszyński. Wyszyńskiego akurat znałem, bo sobie tak się zdarzyło. No raz byłem tam. Obydwaj ci panowie wyłącznie działali, Wyszyński i Jan Paweł II, wydaje mi się, w trosce o jeszcze szerszą władzę Kościoła. Poprzez no, obalenie władzy ludowej. I niestety jeden i drugi reprezentował Kościół ludowy, czyli taki właśnie odpustowy, czyli tacy małe dzieci, prawda, które są no niestety intelektualnie jakoś religijnie molestowane, w cudzysłowie, molestowane przez tatusiów, ojców i tak dalej, i tak dalej. Także to są winy Jana Pawła II, który udziecinnił tych Polaków. Po prostu ogłupił ich tymi swoimi bajeczkami, tym swoim tatusiowym głaskaniem, gadaniem. No to. Ej, już chyba dosyć, nie? Tak zaresztują. Bruna, jak myślisz? Tak. Dobra. No dobra, ale... Nie lękajmy się, nie poddajmy się, będzie lepiej. No tak. Kłaniam się.